Żona wiecznie robiła mężowi awantury o nic. Zawsze odpuszczał, ale któregoś razu puściły mu hamulce. Dochodziła siedemnasta. Właśnie pakowałem manele i już miałem wychodzić do domu, kiedy nagle zjawiła się ta kobieta. Weszła do mojego biura bez pukania, a może zrobiła to tak cicho, że nie usłyszałem. Dopiero kiedy powiedziała Dzień dobry, zorientowałem się, że mam towarzystwo. Obrzuciłem ją badawczym spojrzeniem. Niewysoka brunetka o szarych oczach, na oko jakieś 1,60 m, jej wiek określiłbym na 40 lat, może ciut więcej. Szczupła budowa ciała, pociągła twarz, wąskie usta, nad górną wargą po prawej stronie spory pieprzyk. Szczegóły zanotowałem zupełnie instynktownie. Gdyby ktoś zapytał, dlaczego zwracam uwagę na takie rzeczy. Odpowiedź byłaby prosta. W pracy prywatnego detektywa spostrzegawczość to podstawa. Przez 25 lat pracy w policji, jako oficer śledczy, nauczyłem się, że czasem jeden detal potrafi niczym nitka doprowadzić do kłębka. Gdy po przejściu na emeryturę otworzyłem własne biuro detektywistyczne, doświadczenie zdobyte w wydziale kryminalnym okazało się bardzo przydatne. Skinąłem uprzejmie głową i wskazałem potencjalnej klientce fotel. Kawy? Zapytałem. Poprosiła tylko o wodę. Podałem jej szklankę oraz plastikową butelkę, by sama się obsłużyła, a ja usiadłem po drugiej stronie niewielkiego stolika. Co panią do mnie sprowadza? Nieznajoma wyjęła z torebki telefon i podstawiła mi go pod nos. Z ekranu patrzyła na mnie ładna kobieta w średnim wieku, w swetrze z niewielkim medalikiem na szyi. To moja starsza siostra Milena, jakieś dwa tygodnie temu zaginęła. Dosłownie zapadła się pod ziemię. Jeszcze wieczorem dzwoniła do mnie i zapowiedziała się z wizytą na następny dzień. Miała wpaść na herbatę około południa, ale nie dotarła. Jej telefon milczy. Albo jest wyłączony, albo się rozładował. Typowe pomyślałem. Takich spraw rozwiązywałem kilka. Zwykle osoby, które znikały, odnajdywały się dość szybko. Raz szukałem czternastoletniej gówniary, która naoglądała się magazynów o survivalu i postanowiła spędzić kilka dni w lesie. Wyposażona jedynie w nóż. Dobrze, że szybko ją namierzyłem i odwodnioną oraz osłabioną zawiozłem do szpitala. Zgłaszała pani sprawę na policję? Ja nie, mój szwagier, odparła. Niby i szukają, ale wie pan, jak opieszała jest policja. Mają swoje procedury, przepisy, nakazy i zakazy. Zresztą, co tu kryć, z mundurowymi ludzie nie rozmawiają zbyt chętnie. Co racja to racja? Czasem pomachanie komuś od znakom przed twarzą zamiast przynosić pomoc, przynosi efekt wręcz przeciwny. A jak się układało pani siostrze z mężem? Zainteresowałem się byli zgodnym małżeństwem? Wzruszyła ramionami. A to różnie. Milena ma trudny charakter, lubi dominować. Do tego łatwo wpada w złość, kiedy coś nie idzie po jej myśli. Leszek cierpliwie znosi te jej napady, ale czasami, kiedy naprawdę przygina, widzę, że jest na skraju wytrzymałości. Nie wiem, może jakaś terapia by pomogła. Mógłby jej coś zrobić? Pokręciła przecząco głową. Wątpię, to takie ciele na niedzielę. Po prostu czekał, aż milenie minie. Bo ona, jak szybko wybuchała, tak szybko się uspokajała. Kilka razy słyszałam, jak go przeprasza i przyrzekała, że będzie bardziej panować nad sobą. A pamięta pani, co zwykle było czynnikiem zapalnym? Najczęściej chyba szło im o tę jego działkę pod miastem. Dostał ją od rodziców w prezencie ślubnym i uwielbia na niej przesiadywać. Chciałaby postawić tam mały drewniany domek, żeby móc zapraszać rodzinę i przyjaciół na grille i ogniska. Milena twierdzi, że szkoda kasy. Zadałem klientce jeszcze kilka pytań, które mogły mieć znaczenie dla sprawy. Potem zaś dokonaliśmy niezbędnych formalności, czyli umówiliśmy się na konkretną sumę za wykonanie zlecenia i spisaliśmy umowę. Obiecałem odezwać się za jakiś czas. Do akcji wkroczyłem następnego dnia z samego rana. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, była wizyta na komendzie. Jurek, mój dawny podwładny, uściskał mnie i zaprosił do siebie. Tak był u nas ten facet. Zgłosił zaginięcie żony. Potwierdził, kiedy zdradziłem mu, z czym przyszedłem. Nie wyglądał na specjalnie załamanego, raczej na wystraszonego. Próbowaliśmy go przycisnąć, ale uparcie twierdził, że kiedy wstał rano, małżonki już nie było. Dzwonił do niej wiele razy, jednak nie odbierała. Odczekał do następnego dnia, a gdy nadal nie wróciła, zjawił się tutaj. Tak szczerze ci powiem, że na mój nos koleś coś kręci, ale nie mamy podstaw do zatrzymania ani do przeszukania domu. Okej, okay, spróbuję go namierzyć i z nim pogadać. Gdybym coś odkrył, odezwę się. Uścisnęliśmy sobie dłonie i wyszedłem. Musiałem się do niego zbliżyć. Miałem pewien pomysł, jednak musiałem poczekać, aż pojedzie na działkę. Planowałem go nieco wybadać, nie przyznając się kim jestem i po co zawracam mu gitarę. Koczowałem pod jego blokiem ze trzy godziny, zanim zobaczyłem, jak wsiada do swojego forda. Ruszyłem za nim, zaparkowałem nieopodal ogródków działkowych. Odczekałem z pół godziny i na bezczelnego władowałem się na jego posesję. Działka była spora. Ogrodzona drewnianym płotem z betonową wylewką w jednym z rogów. Szalunki musiały zostać zdjęte niedawno, bo wylewka była jeszcze nie obsypana ziemią. Pewnie tu miał stanąć domek, o którym wspominała klientka. Jeśli tak, to raczej nie z drewna, bo płyta miała z pół metra grubości? Utrzymała spokojnie kilkupiętrowy murowany budynek. Facet obrzucił mnie podejrzliwym spojrzeniem. Słucham pana, to teren prywatny. Witam, nazywam się Grzegorz, skłamałem. Chciałbym zapytać, czy cena działki jest ostateczna. Wybałszył gałę i popatrzył na mnie jak na wariata. Jaka cena, to chyba pomyłka? Pomyłka? Udawałem zdziwionego. Po ogłoszeniu był podany adres i numer. Jestem zainteresowany i przyjechałem obejrzeć. Co, rozmyślił się pan i nie chce sprzedać? Ja chętnie kupię, bardzo mi się tu podoba. O, jest nawet wylewka, można by tu coś wybudować. Panie, ta działka nie jest na sprzedaż, przecież mówię, zdenerwował się. Nie dawałem żadnego anonsu, może pan numery pomylił. Podrapałem się po głowie. Jakbyk stało to działka numer 16. A co tutaj będzie? spytałem, ładując się na wylewkę. Zrobiłem to, bo zauważyłem, że w betonie coś błysnęło. Szybko spojrzałem w dół. Słońce chwilę wcześniej odbiło się od zatopionego w cemencie metalowego fragmentu. Moneta, kapsel, albo. Spieprzaj pan stąd, albo po policję zadzwonię wrzasnął wściekły. Uniosłem ręce w pokojowym geście. Już już bez nerwów, przepraszam. Może to faktycznie był inny numer. Wie pan, o czy nie te, musiałem źle przeczytać. Do widzenia. Odprowadził mnie morderczym wzrokiem. Czułem, jak pali mi plecy. Odchodziłem z silnym postanowieniem, że jeszcze tu dzisiaj wrócę. Tak też zrobiłem. Uzbrojony w latarkę, młotek oraz spory przecinak, zjawiłem się na działce nieco po północy. Szybko znalazłem to, co mnie wcześniej zaintrygowało. Zabrałem się do pracy. Kilka minut później patrzyłem na srebrny medalik, który został zatopiony w betonie. Cholera, no wyglądał znajomo. Po jakichś dwóch godzinach kucia w kręgu światła z latarki ukazał się palec. Nie potrzebowałem więcej dowodów. Wyciągnąłem telefon, zrobiłem zdjęcie i wysłałem je Jurkowi. Oddzwonił w ciągu kilku sekund. Nie minęło pół godziny, a facet został wyciągnięty z łóżka przez oddział policji. Tym razem delikwent wyśpiewał wszystko jak nas spowiedzi świętej, co mi potem zrelacjonował Jurek. Okazało się, że ofiara nie tylko wszczynała awantury, ale też stosowała przemoc fizyczną wobec małżonka. Za nami historia numer jeden. Czas na historię numer dwa. Wpadliśmy po trzech miesiącach znajomości. Myślałam, że jakoś to będzie, ale on powiedział, że nie jest gotowy i odszedł. Byłam spóźniona dobre dwadzieścia minut, ale nie zamierzałam się tym przejmować. Kino już i tak diabli wzięli, seans właśnie się zaczyna, a ja mam jeszcze kawałek drogi. Zresztą co tam kino, dzisiaj będziemy mieli z Leszkiem znacznie ciekawszy temat do rozmowy. Dokładnie w tym momencie uświadomiłam sobie, że wszystkie moje obawy nagle zniknęły. Roześmiałam się głośno na wspomnienie przerażenia, z jakim dzisiaj rano wpatrywałam się w niebieską kryseczkę. Natychmiast zrobiłam drugi test w bezsensownej nadziei, że może ten pierwszy był uszkodzony, ale wynik niestety był identyczny. Jeszcze dziecka mi potrzeba myślałam ze złością. Kiedyś planowałam zostanie matką, ale przecież nie teraz. Kiedy wszystko nareszcie zaczyna się układać, i w pracy, i z Leszkiem. Zresztą, ile my się znamy, raptem trzy miesiące. Od niedawna on coś przebunkuje, że oboje mamy za mało czasu i że byłoby lepiej, gdybyśmy mieszkali razem. Ale to są ciągle takie luźne uwagi, a nie konkretne propozycje. I co, teraz mam mu powiedzieć, że będziemy mieli dziecko? A swoją drogą nie rozumiem, jak to się mogło stać. Już dawno nie jestem przecież nastolatką, a zawsze mówiłam, że nie wierzę we wpadki dojrzałych kobiet. Jeśli któraś wpada, to moim zdaniem mniej lub bardziej świadomie tego chce. No i proszę, piękną teorię w moim własnym przypadku diabli wzięli. Już podnosiłam słuchawkę, żeby zawiadomić Leszka, ale zmieniłam zdanie. Widać kołatała się we mnie jeszcze jakaś nadzieja, że to pomyłka. Zadzwoniłam więc do mojego ginekologa i umówiłam się na wizytę zaraz po pracy. Niewiele było ze mnie pożytków w firmie tego dnia, bo nie mogłam się skupić, a i pochlipiwać w łazience nie, no nie za bardzo wypadało. Zwierzyłam się ze zmartwienia mojej przyjaciółce Ewie, a ta popukała się w czoło. Ty chyba głupia jesteś, jaki problem? Masz pracę, masz mieszkanie i fajnego faceta. Na co chcesz czekać? Na emeryturę daj spokój, widać tak miało być. Pomyślałam, że właściwie ona ma rację i do lekarza szłam już w miarę spokojnie. No i właśnie tam wizyta stała się przyczyną mojego spóźnienia. Wysłałam leszkowi SMS, żeby poczekał i specjalnie szłam piechotą. Chciałam wszystko przemyśleć, i właśnie teraz poczułam, że o kurczę, naprawdę się cieszę. Mam 28 lat. Co tam ślub, planowanie i inne takie? W życiu czasem trzeba iść na żywioł. Pogodzona z losem weszłam na parking pod kinem. Leszek siedział na ławce i czytał jakąś gazetę. Na mój widok wstał i pomachał ręką. Prawie do niego biegłam. Teraz czułam, że muszę natychmiast podzielić się z nim wielką nowiną. Będziemy mieli dziecko, wydyszałam z odległości dobrych kilku kroków. Czyje dziecko? Duże? I co z nim? Powtórz, bo nie zrozumiałem odparł. Nasze dziecko, śmiałam się. Na razie chyba nieduże to dziewiąty tydzień oznajmiłam radośnie. I nagle po plecach przebiegł mi lodowaty dreszcz. No cóż, nie tak wyobrażałam sobie reakcję Leszka. Zbladł, cofnął się o krok opadły wyciągnięte do mnie ręce. Ale jak to, jesteś w ciąży? plątał się coraz bardziej. A ja coraz bardziej chciałam stąd uciec, dokądkolwiek byleby nie widzieć jego twarzy. Zrobiłam to. Odwróciłam się i pobiegłam, niemal wpadając pod nadjeżdżającą taksówkę. Auto zahamowało, a ja szarpnęłam za klamkę. Wskoczyłam do środka i rzuciłam kierowcy pierwszy adres, jaki mi przyszedł do głowy: adres Ewy. Piętnaście minut później siedziałam na jej kanapie i szlochając opowiadałam, co mi się przydarzyło dała mi się wypłakać słuchała głaskała mnie po plecach napoiła herbatą z miodem a w końcu ułożyła mnie na kanapie dała poduszkę i koc teraz się wyśpisz a jutro pomyślisz co z tym zrobić dalej myślisz że w tym przypadku powiedzenie że dzień jest mądrzejszy od nocy też się sprawdzi prawdziwe powiedzenia zawsze się sprawdzają pocieszała mnie następnego dnia szczęśliwie była sobota Żadna z nas nie musiała iść do pracy. Ewa nie puściła mnie do domu. Twierdziła, że nie powinnam być teraz sama, zostałam więc u niej na weekend. Kiedy trochę ochłonęłam, próbowała ze mną rozmawiać i broniła Leszka, tłumacząc jego zachowanie zaskoczeniem, ale ja już nie potrzebowałam pocieszeń. Daj spokój, mówiłam, nie broń go. Gdyby naprawdę mnie kochał, zachowałby się inaczej. Zresztą nie mogę mieć do niego pretensji, znamy się raptem trzy miesiące, miał prawo być wściekły. Może wcale nie był wściekły, tylko zaskoczony, ile czasu tobie samej zabrało oswojenie się z myślą o dziecku, no co najmniej parę godzin. Włącz chociaż komórkę, sprawdź czy dzwonił. No i co z tego, że dzwonił, mruknęłam, ale potem w łazience ukradkiem jednak włączyłam aparat. Migająca kopertka na ekranie oznajmiła, że mam zapchaną skrzynkę. Zajrzałam no tak, dwie wiadomości od Leszka obiec wczoraj, a potem cisza a dzisiaj od rana dobija się do mnie ktoś, kogo wcale nie znam. Uważnie przyjrzałam się numerowi, a mam pamięć do cyfr nie, takiego numeru nie ma nikt ze znajomych. Nie czytając, wcisnęłam opcję Usuń wszystko. Zdecydowałam. Oznajmiłam Ewie w niedzielę domu wieczorem, kiedy zbierałam się już do domu. Sama wychowam to dziecko, dam radę. No pewnie, że dasz. Ewa uścisnęła mnie serdecznie. Ale może daj kobie szansę. Zasługuje na to, a i ty nie wiesz, na co się decydujesz. Właśnie, że wiem, i to lepiej niż ktokolwiek moją matkę spotkało to samo. Jak to? Zdziwiła się Ewa. Zwyczajnie była pielęgniarką i zakochała się w panu doktorze. Kiedy zaszła w ciąży, zmieniła pracę i nawet mu o tym nie powiedziała. Nie znam swojego ojca. Wróciłam do domu późno, ale zamiast iść spać, wyciągnęłam stare albumy. Nie oglądałam ich od czterech lat, od śmierci mamy. Teraz zaczęłam od najstarszego. Czarno-białe, trochę już wyblakłe zdjęcia natchnęły mnie optymizmem. Skoro moja mama prawie trzydzieści lat temu sama sobie dała radę, to ja poradzę sobie tym bardziej. Mnie przynajmniej nikt nie będzie wytykał palcami, jak panny z dzieckiem. Następnego dnia byłam już spokojna, choć nadal smutna. Wcześniej zwolniłam się z pracy i pojechałam na cmentarz. Nie tak miało być, mamusiu, ale poradzę sobie. Szeptałam przy grobie mamy. Spuściłam głowę, klęczałam w milczeniu. Nie modliłam się, starałam się nawet o niczym nie myśleć. Tu w tym miejscu próbowałam wyczuć jej. No, może nieobecność, bo nie wierzę w żadne duchy ani inne nieziemskie zjawiska. Próbowałam odnaleźć w sobie jej wspomnienie, coś, co dałoby mi siłę, sprawiło, że nie czułabym się taka zagubiona i samotna. Robiło się ciemno, zmarzłam i już miałam odejść, kiedy usłyszałam, nie popełnij mojego błędu, córeczko. Te słowa były tak wyraźne, że aż podskoczyłam i obejrzałam się za siebie. Nikogo nie było. Zaczęłam się zastanawiać i przypomniałam sobie. Mama umarła w szpitalu, ale przed śmiercią próbowała mi coś powiedzieć i wtedy wyszeptała to zdanie. Wtedy nie wiedziałam o co jej chodziło i nadal nie wiem. Wróciłam do domu. Zmęczona, powoli wchodziłam na trzecie piętro. Pod moimi drzwiami ktoś siedział. Leszek. Nie możesz mnie tak zbyć, zaczął. To ty mnie zbyłeś, nawet nie zadzwoniłeś. Dzwonię jak głupi od trzech dni, tylko że mam zmieniony numer, bo karta się uszkodziła. Nie zliczę, ile godzin przesiedziałem pod twoimi drzwiami. Daj spokój, to nie ma sensu. Jak możesz, rozmawiałem z Ewą. Powiedziała, że ty sama na początku nie chciałaś tego dziecka. Dlaczego mnie skreślasz z powodu dziesięciu sekund, w których nie zareagowałem tak jak chciałaś? Kocham cię i chcę tego dziecka, ale zaskoczyłaś mnie. Nie. Zaczęłam mówić i znowu usłyszałam: Nie popełniaj mojego błędu. Posłuchałam cię, Mamusiu. Nie wiem, czy dokładnie o to ci chodziło, ale posłuchałam. Nie od razu wybaczyłam Leszkowi, ale tam na schodach dałam mu szansę. Nasz synek ma już rok, a wczoraj postanowiliśmy, że niedługo weźmiemy ślub. Dziękuję, Mamusiu. A ja dziękuję wam za wysłuchanie tych obu historii. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach i zostawcie polubienie, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to najlepszy moment. Do usłyszenia.